i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emmaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni, a jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali, a my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale potem wszystkim dziś, trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko, tak jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich, o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynają od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili go, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, zmieniłem dzisiaj Ewangelię, chociaż tego nie należy robić, a to ze względu na uroczysty charakter naszego spotkania, które jest nawiązaniem do myśli papieża Franciszka ze Światowego Dnia Misyjnego w ubiegłym roku. Zapewne niektórzy z was wiedzą, czytali przesłanie, a dla przypomnienia, a ci, którzy nie słyszeli, nie czytali, no to będą mieć świeże. Papież Franciszek wybrał właśnie tę Ewangelię na Światowy Dzień Misyjny ubiegłoroczny w październiku. Z trzech powodów, może z czterech. Pierwszy to ten tytuł tegoż właśnie dnia misyjnego, serce rozpalone miłością i stopy w drodze. Cztery powody. Jakie? Po pierwsze, sytuacja uczniów, którzy zanim stają się misjonarzami, sami muszą przejść wewnętrzne oczyszczenie, nawrócenie i spotkanie z Chrystusem. Po drugie, sposób, metoda misyjna wobec uczniów prowadzona przez Jezusa. I potem wspólnototwórczy charakter tego spotkania z Jezusem dla całej wspólnoty, która jest wspólnotą wiary, wspólnotą przekonania i doświadczenia osoby Jezusa Chrystusa. Nie idei, nie ideologii, nie jakiejś filozofii, ale spotkania z osobą Jezusa Chrystusa. I ukryta rzecz, a mianowicie to, co dotyczy dzisiejszego kryzysu w Kościele i jego przyszłości, czyli co jest najistotniejsze,
w całej naszej działalności misyjnej, czy wewnątrz kościelnej, czy na zewnątrz. Serca rozpalone miłością i serca i stopy w drodze. Dwaj uczniowie, w jakiej są sytuacji? Rozczarowani Chrystusem. Rozczarowani Chrystusem. Nie Kościołem. Chrystusem. Rozczarowani Bogiem. I to jest doświadczenie wielu z nas chrześcijan, którym, jak doświadczają rozczarowania Bogiem, Chrystusem, zamyka się usta i mówi: nie pytaj dlaczego. Nie żądaj od Boga odpowiedzi. Ale jak czytamy Księgę Psalmów, to są pełne jakich odpowiedzi? Czterech. Czterech typowych modlitw człowieka, chrześcijanina, który walczy z Bogiem, a jest rozczarowany. Czyli pyta się, dlaczego mnie to spotyka? Boże, dlaczego mnie to spotyka? 22 psalm. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Dlaczego? Dlaczego, Boże? I to jest sytuacja chrześcijanina cierpiącego, który jest skrzywdzony nie tylko przez ludzi, ale przede wszystkim rozczarowany Bogiem. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Potężny w słowie, potężny w czynie. Po drugie, drugie słowo, jak długo to jeszcze potrwa? I bardzo często w psalmach jest, jak długo, Panie? Jak długo będzie urągał człowiek? Jak długo będziesz patrzeć na to? Jak długo nie będziesz przychodził nam z pomocą? Jak długo jeszcze? Po trzecie, w jakim celu? Dokąd? Czyli w jakim celu nas prowadzisz? Nie tylko dlaczego, z jakich motywów, ale w jakim celu, po co? Po co, żeś, dlaczego żeś nas sprzedał za bezcen i niewiele zyskałeś z tej sprzedaży? Po co? I wreszcie to najistotniejsze, a mianowicie wezwanie Boga do działania. Jak czytamy psalmy, bardzo często się spotykamy z tym słowem: powstań, Panie, rzuć toporem, chwyć tarczę i puklerz i przyjdź nam na pomoc. Czemu śpisz, Panie? Obudź się. Dlaczego o nas zapomniałeś? Czemu nic nie robisz? Co jest największym ateizmem współczesnego chrześcijanina? Właśnie to rozczarowanie Bogiem. To rozczarowanie, że Bóg nie działa. Mamy takie przysłowie, no nie? Mamy takie przysłowie. Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, no nie? Boże, Ty widzisz i nie grzmisz? Mamy takie przysłowia. Co to jest? Dokładnie to. To jest wezwanie Boga do działania, żeby Bóg działał, żeby pomógł. Czy my w ogóle coś takiego świadomie, z przekonaniem, z głębi serca mówimy do Chrystusa, gdy dotyka nas krzywda, niesprawiedliwość, rozczarowanie, bo jest najpierw oczarowanie, a potem jest rozczarowanie. Jest tak? Najpierw w małżeństwie się oczarowujemy, jest zakochanie, oczarowanie, a potem po ślubie jest rozczarowanie pewnymi względami, pewnymi zachowaniami. Rozczarowanie osobą, rozczarowanie postępowaniem, mentalnością, rozczarowanie. Po co jest rozczarowanie? Żeby odnaleźć prawdę, żeby odnaleźć rzeczywistość. Prawdę, odnaleźć prawdę, przyjąć ją, podjąć ją i odważnie iść do przodu. Rozczarowani Chrystusem, uczniowie po Jego męce, zawiedzeni, spotykają Go najpierw w rozmowie, w szczerej rozmowie. I zauważmy, tu od razu się jawi metoda prawdziwej misji, ewangelizowania, nie pouczanie, nie zamykanie ust, tylko wydobywanie, otwieranie. Ciekawość prowadzi do piekła, ciekawość prowadzi do nieba. Zależy, w którym kierunku jest ta ciekawość. Nie każda ciekawość prowadzi do piekła. Wiele ciekawości prowadzi do nieba, do powiększania prawdy, wiedzy i do prawdy misyjnej. Spotykają go najpierw w szczerej modlitwie, rozmowie przyjaznej, życzliwej. I uwaga, Jezus pyta. Jeśli czytamy cztery Ewangelie, podkreślmy sobie na kolorowo te wszystkie pytania, które Jezus do różnych osób zadawał.
a między innymi do tych uczniów. O czym rozmawiacie z sobą w drodze? Pierwsze pytanie. O czym rozmawiacie z sobą w drodze? Przychodzisz na modlitwę i Bóg cię pyta, o czym rozmawiałeś przed chwilą ze swoją sąsiadką? O czym rozmawiałeś przed chwilą w sklepie? O czym rozmawiałeś przed chwilą w biurze? O czym rozmawiałeś w tych swoich interesach i biznesie? O czym rozmawialiście? O czym rozmawiałeś? O czym rozmyślałeś? O czym? O czym? Powiedz mi to. Jezus mówi do Faustyny na jednej z rekolekcji, jak ci idą, córko, rekolekcje? Panie, ty wiesz, jak mi idą. No nie, ja wiem tylko tyle, ile mi powiesz. Powiedz mi. O, i wtedy się wylewa serce. Bóg naprawdę chce wiedzieć, żeby człowiek naprawdę mu opowiedział to, co jest, bo wtedy może mu oświecić, może udzielić mu mądrości, pouczenia, ale my bardzo często nie chcemy o tym mówić, bo trwamy przy swoim, jak muł i osioł bez rozumu. Można je okiełznać tylko wędzidłem, inaczej nie podejdą do ciebie, mówi psalm, czyli cierpieniem, porażką, rozczarowaniem dopiero wtedy, jak człowiek będzie starty na proch, dopiero jak będzie uniżony, to wtedy to będzie jak trwoga, to do Boga. I wtedy dopiero wraca. Pozwalają się pouczyć, ale na modlitwie. Zauważmy, że spotykają Jezusa. Jezus ich spotyka, idzie z nimi. Idzie z nimi. Gdzie idzie z nimi? Z Jerozolimy. Ucieka z nimi. Ucieka z nimi. Idzie z nimi. Daleko od Jerozolimy. Ucieka z nimi. Wcale ich nie zawraca. On z nimi ucieka. Idzie do tej wioski, do której zmierzają. On idzie z nimi. Z grzesznikiem trzeba iść. Trzeba iść razem. Trzeba pozyskać jego życzliwość, jego zaufanie. Trzeba być jemu towarzyszem, drogi, przyjacielem. To jest pierwszy etap. On od razu nie robi z nas uczniów i misjonarzy. Jak ochrzczony, to automatycznie już się stał misjonarzem. Tak mówi w tej właśnie przesłaniu. Nie, powoli, stopniowo i stosownie do możliwości człowieka. Łaska Boża jest dostosowana do możliwości człowieka. Jeszcze nie teraz, ale później będziesz wiedział. W szczerej modlitwie, rozmowie przyjaznej, życzliwej pozwalają się na modlitwie pouczać, wyjaśniać, aż do momentu, kiedy Jezus mówi o głupi, o nierozumni. To tak ładnie brzmi, no nie? W języku greckim dosłownie jest o głupcy. O głupcy, dosłownie bez rozumu. Czyli bezrozumni. Dlaczego bezrozumni? Bo nieskore są serca do wierzenia. Może być człowiek bez rozumu, kiedy serce jego nie chce wierzyć. Co jest pierwsze? Uczucia. A potem jest rozum. Tak to działa, a nie odwrotnie. Bo nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Do czego się Jezus odwołuje w tym momencie? Żeby objawić prawdę? Do tego, co już znają. Bo byli wychowani w tej właśnie lekturze Pisma Świętego, całego Pisma Świętego, i proroków, i Mojżesza, i psalmów. Jezus wymienia wszystkie księgi w jednym zdaniu. Czyli odwołuje się do tego, co wiedzą, znają, z czym żyli, do tradycji, do tego korzenia, z którego wyszli. I mówi, dlaczego nie wierzycie? Dlaczego serca wasze są nieskore, czyli niechętne do wierzenia? Czy dzisiaj nie jest zakażona kultura niechęcią do wierzenia w osobę Jezusa Chrystusa? Czy dzisiaj nie żyjemy w świecie nawet wewnątrz kościelnym do niebycia skorym, do wierzenia we wszystko, co powiedzieli święci i prorocy, do podważania tego, co jest w tradycji całej biblijnej i kościelnej i jakby amputowanie i tworzenie nowego kościoła na własny użytek i z amputowanego i zmniejszonego do miary ludzkiej, ale to będzie, jak powie Benedykt XVI, kościół szyty na miarę człowieka. Nie będzie boski i nie będzie miał siły oddziaływania ani misji. I wreszcie poucza, wyjaśnia im Słowo Boże to, co stało się, porażka, klęska, cierpienie. Dopiero wtedy, na tym poziomie, po spotkaniu, zobaczcie, jaką drogę przeszli w samotności, sam na sam, w rozmowie, w modlitwie, że ich serca, kiedy pałało, kiedy nam pisma wyjaśniał.
Kiedy nam Pisma wyjaśniał i kiedy Jezus wyjaśnia nam Pismo, wszystko, co odnosi się do Niego w Pismach, wtedy pała, czyli płonie nasze serce. Czyli co? Że jesteśmy zakochani w Nim, oczarowani Nim i wszystko jest takie klarowne, układa się i wtedy człowiek rozumie swoją historię. Czy nie jest tak z nami, że mówimy, Boże, dlaczego moje życie jest takie ciężkie? Inni to mają tak łatwo. Wszystko im się układa. A ja to jak po gruzie. Co się nie dotknę, to zawsze przeciwności. Zawsze przeciwności, zawsze porażki, zawsze coś się musi stać, zawsze coś nie tak i zawsze przeszkody. Czy już się nie skończy to nigdy? Ale taki jest los. Taki, jak to śpiewał German? Człowieczy los to nie bajka. To nie sen. Człowieczy los to zwykły, szary dzień. I walka. Ale ważne jest co? Nadzieja, ufność. Jezus w tym momencie poucza ich, że taką drogę musiałem przejść. Taką drogę musiałem przejść. Bóg tego pragnął. I wy musieliście ze mną uczestniczyć i przeszliście dokładnie przez to samo oczyszczenie, ukrzyżowanie, pozbawienie mnie, czyli przez to samo cierpienie, przez to samo odrzucenie, przez tą samą samotność. Nie bójcie się, ja jestem z wami. I kiedy go poznają? Kiedy przypominają sobie te same gesty. Serce płonie, no nie? Stopy są w drodze, a poznają go dopiero przy łamaniu chleba, czyli kiedy te same gesty nagle otworzyły się ich oczy, bo wziął chleb, błogosławił i połamał i dawał. Musiał Jezus tak często tą kolację z nimi spożywać, tak często to robić, że poznali Go. Po tym, po miłości, czyli serce im mówiło, po tym, co widzieli i otworzyły się ich oczy i poznali Go, ale zniknął im z oczu. Bóg taki jest po zmartwychwstaniu. I co robią? I to jest ostatni etap. Wspólnototwórczy charakter spotkania z Chrystusem. Wspólnototwórczy. Przychodzą, nie zostają na wieś. Wieczór się zachylił, zostań z nami, bo wieczór się nachylił i bądź z nami. Zostają? Przenocowali? Nie dała im miłość. Miłość Chrystusa przynagla nas do czego? Najpierw do tego, żeby ewangelizować wspólnotę Kościoła, czyli w środku. I oni dzielą się swoją wiarą, a Piotr i pozostali dzielą się swoim doświadczeniem Chrystusa. I w tym momencie umacnia się nasza wiara. O czym rozmawiamy? O polityce, o gospodarce, o pogodzie, o samochodach. Kobiety to o ciuchach, no nie? O różnych tam wybiegach. No nie, a o Chrystusie? Właśnie, musimy mieć wspólnotę, gdzie łączy nas wiara. Wspólnotę, w którym łączą nas przekonania. Wspólnotę, w którym łączy nas osoba Jezusa Chrystusa i miłość do Niego. Wiara, jak powie Benedykt XVI, jest dobrem wspólnym. Wiara w Jezusa Chrystusa jest dobrem wspólnym, który należy bronić, chronić, rozwijać, umacniać i przekazywać. To jest dobro wspólne, które nie powinno być niszczone. Ani przez nas, ani żebyśmy nie pozwalali niszczyć tego dobra innym. Dzięki temu spotkaniu ze zmartwychwstałym zaprzestają ucieczki, zawracają, biegną do Jerozolimy, do Piotra, do apostołów, do Kościoła, aby uwielbić Boga w Jego Kościele, umocnić wiarę i dzielić się z nią. Misje katolickie rodzą się właśnie z miłości do Chrystusa. Jeśli naszych 11 misjonarzy w 71 roku pojechało na misję do Burundi po raz pierwszy w historii posoborowej i za werbistami, za innymi zgromadzeniami wówczas, które wyjechały, to z jednego powodu, że pragnęli dzielić się wiarą w Jezusa Chrystusa, aby Jezus był znany i kochany. 3 lata później pojechały za nimi siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. I jeśli patrzymy na misję, to pamiętajmy o tym, że wrócili apostołowie do Piotra i do zgromadzonych. Do Piotra. Wszystko zaczyna się od osoby, nie od wspólnoty.
Nie od wspólnoty, tylko od osoby, od jednej osoby. Jak od Jezusa Chrystusa, tak od osobistego powołania osoby. I to wokół tej osoby, która otrzymuje dar, gromadzą się pozostali. I taką osobą był Leonard Kowalówka wśród tych 11 i bez niego nie wyjechaliby. Bez niego by nie wyjechali, mowy nie ma. Jak ktoś śledzi uważnie historię, to dobrze wie, że to nie było dzieło wspólnoty, tylko dzieło osoby, a potem całej wspólnoty, która wokół niego była zebrana i pod jego kierunkiem wyjechała. I ze strony sióstr, siostra Zygmunta Kaszuba. Zygmunta Kaszuba, bez której nie byłoby sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus na misji w Burundi. I wokół niej przez długie lata, mało tego, nawet teraz, jak siostrą już nóż na gardle, jak środków nie ma, jak trzeba coś zrobić, to co? 80-letnią Kaszubę wzywają, siostra jedzie do Burundi, wraca i już jest przedszkole, szkoła, szpital. Wszystko się dzieje, wszystko, cały świat wokół Kaszuby. Bo ktoś ma dar. Komuś została zlecona misja. Biada temu, kto z zazdrości będzie to niszczył. Kto z zazdrości będzie niszczył tą osobę. Niszcząc tą osobę, niszczy siebie. Niszczy całą misję całej wspólnoty. Dlatego to jest wielka odpowiedzialność. Każdy ma swój udział w tej jednej misji Chrystusa. Ewangelia Łukasza, Emmaus, niech pozostanie w naszych sercach. Jeśli ktoś nie czytał przesłania Franciszka, zachęcam, bardzo piękne. Jeśli nie, pozostańmy i rozważajmy często właśnie tą Ewangelię, ponieważ ona jest streszczeniem istoty chrześcijaństwa, istoty, przepowiadanie Jezusa Nazarejczyka, Syna Bożego, który wszystkich ludzi zbawił. Wszystkich ludzi i nie ma innej drogi zbawienia, jak w Jezusie Chrystusie, obojętnie z jakiej kultury byśmy pochodzili, z jakiej religii i z jakiego narodu, języka, czy też zwyczajów indoeuropejskich, czy też azjatyckich, czy z Ameryki Łacińskiej. Ogarnijmy więc modlitwą wszystkich naszych misjonarzy, misjonarki i wszystkich animatorów, zelatorów misyjnych.